Wow, mamy tutaj do czynienia z Arielem Atomem. Dokładna nazwa Ariel Atom 500V8. I z przeciwka chyba idą jakieś. Naprzeciwko idą chyba jakieś ciekawe samochody do sfotografowania. Nie, któryś tu miał aparat nad sobą. Zobaczmy, zobaczmy. Myk. O, KTM, dobra, spoko. Teraz chciałbym się pościgać trochę tym moim Arielem. Troszeczkę go sobie przerobiłem, jak was nie było. Sobie tak. I mamy tutaj jakiegoś przeciwnika. Jedzie sobie w Ultima GTR. Te nazwy tych samochodów, ja tego ciągle nie obczajam, ale zobaczmy, jak sobie radzi mój Ariel. Zrobiłem tutaj napęd na 4 koła. Wiem, co znawcy tego samochodu mogą sobie teraz myśleć. Ale jak mógłbym tutaj wpieprzyć jeszcze dodatkowo napęd na przód, skoro w ogóle tutaj nie ma półosiek z przodu i nie ma miejsca na te półośki. Ten samochód został stworzony, czy samochód, czy pojazd, nie wiem, open wheel, cokolwiek, został stworzony do tego, aby osiągać maksymalne prędkości, maksymalne przyspieszenie, może nie prędkości, ale przyspieszenie, i ważyć bardzo mało kilogramów, no. Zobaczcie, to są same rurki. W ogóle mój koleś jedzie bez kasku, to jest w ogóle hardkorowiec. Ja bym nie wsiadł do takiego samochodu bez kasku. Ja bym, nie wiem, czy ja bym w ogóle wsiadł do takiego samochodu. Zacznijmy od tego. To jest masakra. V8, chciałem powiedzieć pod maską, ale tutaj nie ma maski. V8 upchana tutaj z tyłu prawdopodobnie. Jest... nie ma tutaj opcji, żeby tutaj gdzieś wał napędowy wpieprzyć, żeby można było napędzać przód. Zobaczcie, że nie ma żadnych tutaj półosiek z przodu, które by mogły jakoś przełożyć napęd na przednie koła. Absolutnie nie ma tu nic. Są tutaj tylko łączenia zawieszenia, są wahacze, które łączą koła z kadłubem i to tyle, no. A mimo to udało się zrobić tu napęd 4x4, no bo to jest Forza i można się tutaj tak bawić. Dlaczego napęd 4x4 w Atomie? Nie jest to... jest tutaj większościowo napęd na tylną oś, czyli 80% na tył, 20% na przód. I dlaczego tak? Powiem wam, miałem straszne problemy w prowadzeniu tego auta. Te problemy były takie, że praktycznie nie mogłem jechać do przodu w prostej linii. I ani nie można tutaj poszerzyć opon, ani nie ma też wiele opcji do polepszenia trakcji tak naprawdę. I nie ma jak... bardzo ciężko się ściga tym samochodem. No ale na szczęście jest ta konwersja. I troszeczkę mnie boli, że musiałem to zrobić, że to zrobiłem. Że zrobiłem z tego samochodu auto z napędem 4x4. Dlatego, że no kurde, to jest jednak Ariel, no. W tym właśnie chodzi o to, aby jechać z napędem na tył. Może jak mi będzie szło w miarę okej, mógłbym spróbować... Kurde, ale już ten samochód tak dobrze sfinigowałem, on ma 998 punktów, w klasie S2 się znajduje i nie, naprawdę niewiele brakuje, aby go zrobić do klasy X. Więc cokolwiek bym tutaj nie zmienił, tych zmian i możliwości tuningu jest lepsze, jest niewiele poza tą konwersją. Tak jak mówiłem, co do trakcji, napędu, nie ma tego dużo. I w porównaniu do standardowych samochodów, jakie możemy sobie wziąć w Fordzie. No ale jestem strasznie ciekawy, jak tym samochodem będzie się teraz śmigać. Ciężko się nim driftuje, troszeczkę dziwny jest do driftowania. Jest troszeczkę podsterowny przez ten napęd właśnie 4x4. To jest problem, z którym można dealać, bo gdy miałem właśnie napęd tylko na tył, no to był naprawdę poważny problem z jazdą po prostu w prostej linii, no po prostu w prostej linii. Lucek poziom 500. Co to w ogóle jest? Teraz będą się pokazywać chyba same te open wheele. Dobrze. Ach, nie chcę zapisywać, co wyjść. Dobrze, sfotografowałem sobie ładnie samochodzik. Jak was nie było, troszeczkę sobie pograłem, zgromadziłem trochę kasy. No tak, prawie milion kredytów mam, będę mógł kupić jakiś nowy samochód, nie wiem jeszcze jaki kupię. Ale okej, dobra, mamy kolejne zawody, kolejne mistrzostwa, które będzie trzeba wykonać. I one są tu. Myk, myk. Okej, i będziemy się ścigać, nie wiem, podróżować do następnego miejsca. Może będą jakieś ciekawe zawody
które przy których będzie trzeba gdzieś tam coś zrobić ciekawego, jak musiałem się ścigać z tym pociągiem kiedyś, albo z myśliwcami czy coś. Nie wiem, jak to teraz będzie wyglądało, ale następne mistrzostwa zacząć czas. Więc myk, myk, myk. Moment, muszę tutaj radio wyłączyć, bo mnie YouTube powiesi za jajka na suchej gałęzi. Dobra, kontynuujemy. Teraz wszystkie samochody są obecnie, dostępne cenowo, bo mam tyle kasy. O, to ciekawe. Track Toys. Tak się nazywają, nazywa ta klasa aut. Ciekawe, zobaczymy, które z tych samochodów. Track Toys. O, Toyota GT 86 nawet. Och, ta Mazda jest zajebista. Honda S2000. Fast and Furious. Ależ paskudna. O, Jesus. Co to jest? Pierwszy raz w życiu widzę ten samochód. Da się go jakoś obejrzeć? Nie. Muszę go kupić. Subaru BRZ i Toyota MR2 GT. Boże, co to było w ogóle? Nie wiem, ja biorę mojego Ariela, myk. No i lecimy, lecimy. Zobaczymy, jak pójdzie. Dobra, naprawdę świetnie się dziś bawiłem. Ostatnie kilka wyścigów w tych mistrzostwach było genialne. A teraz kontynuujemy naszą wycieczkę. Tym razem do San Giovanni. I pamiętajcie, nie liczy się, kto dojedzie pierwszy. Najważniejsza jest dobra zabawa. Najważniejsza jest dobra zabawa. Ja i tak dojadę pierwszy. Nie będę się dobrze bawił. Będę pierwszy już. Teraz nie mogę żadnego kierowcę wysłać na pojedynek, ale mogę wam pokazać mniej więcej osiągi tego Ariela, jeśli nie zobaczyliście do tej pory. Przyspiesza świetnie i będę się ścigał z samochodami z tej klasy. Nie wiem, jak ona się nazywa dokładnie. No kurczę, przecież pokazana była przed chwilą, jakoś nie spojrzałem. Po prostu coś tam, no. Dobrze wiecie, o co chodzi, więc nie będę przytaczał, ale za chwilę i tak zobaczę, więc sobie to powiemy. Myk, myk, myk. O! Tak, i to był właśnie... To mi właśnie ratuje dupę. Napęd na 4 koła w porównaniu z napędem na tył, ja już bym leciał gdzieś po tych polach, bym tam latał po lewej stronie. A tak udało mi się jeszcze utrzymać na drodze. Naprawdę jazda tym Arielem nie jest łatwa. I jak będę takim już doświadczonym graczem w Fordzie, to kiedyś może skuszę się na to, aby tym samochodem pojeździć. Ojej, tym samochodem pojeździć z napędem tylko na tył. Ale na obecną chwilę, no nie, to nie dla mnie. Tutaj chodzi o to, aby przed każdym zakrętem odpowiednio dohamować, odpowiednio zrobić prędkość. Nie można za mocno szarżować, za mocno dociskać gazu, bo samochód traci trakcję ze względu na bardzo niską wagę. On chyba waży 500 kg, z tego co mi wiadomo. Ja nie rozumiem, jak można jechać tym samochodem bez kasku. Twórcy gry troszeczkę, nie wiem, czy to przeoczyli, czy coś, czy chcieli stworzyć Fordzę taką totalnie na luzie, ale koleś jadąc 300 km na godzinę w deszczu, bez nawet głupich okularów, jadąc po prostu nas bez niczego, no, ma goły łeb i jedzie sobie w koszulce. To wygląda dziwnie. Ja jadąc rowerem nawet, gdybym jechał w deszczu bez okularów, jadąc 20 na godzinę, to by to było niemożliwe praktycznie do jazdy. No bo jak? Kurde, nic nie widzisz praktycznie. Co to za auto? To jest Jaguar? Czy to jest Mazda? To jest Mazda. Podobnie z tyłu wygląda jak Jaguar, ale to jest Mazda. Dobra. Robię im wszystkim zdjęcia, no bo nie chodzi tu nawet o kasę, ale tak w ten sposób poznaję sobie kolejne marki, kolejne modele. To jest też ważne, w Fordzie jest bardzo dużo różnych modeli samochodów, z których ja w ogóle nie rozpoznaję. Sporo jest takich, to jest bardzo fajne. A właśnie, za chwilę wam opowiem, bo grałem też w online, w multiplayer tutaj. I opowiem wam o moich wrażeniach, a tymczasem dojeżdżamy już do celu. Pięknie. Coś tam drifci, ale to jest taki drift, wiecie, oszukany trochę. Tam jeszcze, aj, nie, mogę zrobić fotkę, ale już dobra.
Strasznie jestem ciekawy, jak będzie mi szło w Arielu na tych mistrzostwach. Część tutaj tych pomagajek mam To mistrzostwa Extreme wyłączonych. Time Toys. I słowo ekstremalne nie jest tu przypadkowe. Niektóre samochody w tej kategorii są po prostu dziwaczne, ale to prawda. Nie wiesz. Dobra, wybierz wyścig i rozpoczniemy mistrzostwa. To prawda, że niektóre samochody w tej kategorii są dziwaczne. Dziwaczne we wszystkim. Dziwaczne w prowadzeniu, dziwaczne z wyglądu i dziwaczne pod względem mocy i wagi. Dobra, zobaczmy, co tu się uda zrobić. Ale pięknie to wygląda podczas gdy pada deszcz. Bardzo ładnie ta gra wygląda w deszczu. Czy raczej samochody w tej grze. Track Toys, to się nazywa ta... what the fuck, ta kategoria. Poziom trudności, zerknijmy sobie. Nie do pokonania, taki mamy tryb. Tu naprawdę bardzo ciężko się jeździ tymi samochodami i podejrzewam, że nie dam sobie rady. Jeszcze mam wyłączoną kontrolę trakcji i kontrolę stabilności. No nie wiem, spróbujmy, zobaczymy jak mi pójdzie. Może akurat uda się zdobyć jakieś miejsce na podium, ale podejrzewam, że będzie ciężko. Tutaj już widzicie przewagę napędu 4x4 nad pozostałymi przeciwnikami. Jednak oni będą radzić sobie na zakrętach lepiej. Z tego powodu, że samochód z napędem na tył w tej kategorii dużo lepiej skręca. Jest bardziej taki żywy podczas tego skręcania. Mój natomiast Ariel, jak wspomniałem, zrobi się troszeczkę podsterowny i to jest problem. Ja tak naprawdę zrobiłem sobie to auto na wyścigi w multiplayer. Bo ostatnio sobie jeździłem troszeczkę i powiem wam, ta gra znowu zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Ja pierdzielę, ja nie wiem, wy jak oglądacie te odcinki, to myślicie pewnie, Luce koszalał. On cały czas gada o jednej grze, jakieś pozytywne rzeczy. Ani jednej wady nie powiedziałem, no tam kilka wad może powiedziałem odnośnie animacji obrotu kół czy felg w tej grze, ale ogólnie rzecz biorąc, no ja pierdzielę. Szok, normalnie szok. Znaczy, kilka rozwiązań. Zajebiście. Kilka rozwiązań w tej grze jest naprawdę fajnych. I do jednej z nich zalicza się multiplayer na pewno. Cały czas zapominam o tym cofaniu. Ja tego nie używam, bo jestem przyzwyczajony do gier wyścigowych, że zawsze zaczynam wyścig od nowa, jeśli coś mi nie pójdzie. Ale jeśli chodzi. Co to jest? To wygląda z tyłu jak korweta. A jeśli chodzi o ten multiplayer, jak to wygląda? No cóż, dołączamy sobie do multiplayera, wjeździe dowolnej, zaczynają się jakieś tam zawody i sobie jesteśmy w tym pokoju. Zdobywa się bardzo dużo doświadczenia jeżdżąc online. I co jest bardzo, bardzo fajne w tej grze? Słuchajcie, każdy, dosłownie każdy gracz jeździ innym samochodem. Rzadko, a właściwie to nawet w ogóle nie zdarza się. Oh shit! Nie zdarza się, aby dwóch graczy miało taki sam samochód. Bardzo rzadko się to zdarza. Nie ma tutaj tak, że jakiś samochód jest na najlepszy, super dobry i dużo wygodniejszy czy łatwiejszy do jazdy, do wygrywania niż inny wóz. Jak w przypadku na przykład w The Crew, gdzie LaFerrari trzyma ten prym najlepszego samochodu i większość graczy w swojej klasie właśnie wybiera LaFerrari do jazdy. Tutaj tak nie ma. Tutaj grasz sobie, powiedzmy, jak ja grałem ostatnio, Corvettą ZR1 z 95 roku. Ktoś sobie tam wbił Aventadorem, ktoś sobie wbił Gallardo Superlagera. Ktoś sobie tam jeszcze wbił w jakimś bardzo starym kwadratowym samochodzie. No i się tak zagadałem. O kurde, piąty to ja nie będę, koleżko. What the fuck? O nie, może tu cofaj, cofaj, cofaj! Cholera. Dobra, szóste miejsce, 8 punktów. Czy dam radę? Dobra, zyskujesz punkty na tablicy wyników. Trzymaj się, następny wyścig należy do ciebie. Tak. Zdobyłem 6 punktów, nie ma się co załamywać. Myślę, że następny pójdzie lepiej. Więc tak, jechał tam jakiś inny terenowy samochód, stunigowany do tej klasy, której ja jechałem chyba w klasie A.
No bo się ścigamy tutaj klasami, tylko że tam już nie ma tak, że masz powiedzmy te Track Toys albo jakieś tam Saloons czy Germans, coś tam, Kings, nie znam się na tych klasach tutaj, to jest nieważne. Masz samochód w klasie S2, jedziesz. To jest świetne. I jest tu tak dużo tych samochodów, że tak jak mówię, nie ma opcji, żeby ktoś miał taki sam samochód jak ty, albo bardzo rzadko się to zdarza. Ja właśnie miałem sobie tą korwetę, zrobiłem ją sobie tutaj w singlu, testowałem ją sobie, zresztą też z wami na poprzednich odcinkach. I naprawdę udawało mi się nią wygrać nieraz, świetnie mi się nią jeździło. Oczywiście poziom tych graczy jest na wysokim poziomie, poziom graczy na wysokim poziomie. Poziom lucek. No to było fajne, no. Nie chciało mi się, i tak, nikt się jakoś tam nie spychał, no było kilku tam graczy, którzy się spychali może, ale nie czułem podczas grania, nie czułem jakby czegoś takiego, że muszę wygrać, nie czułem takiego barcia. Nikt nie traktował tego poważnie. Ktoś tam wziął sobie taki samochód, ktoś tam wziął sobie taki samochód. Jeden jest może szybszy, drugi wolniejszy. I każdy jakoś ścigał się, tak czułem przynajmniej, na luzie. To było bardzo, bardzo fajne. No, każdy ma powiedzmy dostęp do wszystkich samochodów, bo wszystkie te auta możesz sobie odblokować w singlu. I każdy się bawił po prostu, ścigał się ze wszystkimi. Każdy oczywiście chciał wygrać, ale takiej, ja czy przynajmniej czułem taką luźną atmosferę przy tym. I to było bardzo, bardzo miłe. Zdobyłeś punkt umiejętności. Znowu punkt umiejętności, ja nie wiem ile ja mam tych punktów. A ja nawet nie mam czasu patrzeć na te tam wybory tych punktów, cholera. Dobra, trzeba skupić się troszeczkę na jeździe, bo ja tak jeżdżę po tych trawnikach i w ogóle. Poprzedni wyścig to był sprint. A teraz mamy okrążenia. Trzeba uważać, żeby ładnie to pokonywać. Może dzięki temu uda się zyskać trochę czasu. Na pewno się uda zyskać trochę czasu. Ja zauważyłem, nie wiem czy wy to też widzicie, że z odcinka na odcinek w Forzie coraz lepiej mi idzie. Ja te poziomy trudności tutaj zwiększam. Teraz mam poziom trudności nie do pokonania. Wyłączoną kontrolę trakcji, wyłączony ABS. Nie, ABS jest chyba włączony, tylko kontrola trakcji i stabilności jest wyłączona. I zobaczcie, jakbym to włączył, nagrywając pierwszy odcinek w Fordzie i próbując ścigać się na jakichś zawodach, na pewno nie miałbym takiej pozycji. I to jest fajny progres. Nie wiem czemu tak jest, ale ja naprawdę sporo czasu spędzam w tej Fordzie, jeśli mam wolną chwilę do grania. Tych wolnych chwil nie ma dużo, ale jeśli jest, jeśli chcę się wychillować, to właśnie wbijam sobie. I jedyne co robię, to ja sobie biorę jakiś samochód i robię go pod jakąś tam klasę i ścigam się z innymi samochodami, które jeżdżą sobie po trybie dowolnym. Czasami właśnie też śmigam sobie jak ostatnio Multika, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie. I to jest esencja gry, no, dla mnie, gry wyścigowej. Nie masz tutaj jakby parcia na to, aby wszystko zdobyć, wszystko mieć. Samochody zdobywasz po prostu grając, po prostu losując je w tych wheelspinach. Czasem się wylosuje, czasem nie, no trzeba to też brać pod uwagę. Ale to nie jest najważniejsze, możesz sobie go też bez problemu kupić, zarabiając kasę, którą zarobisz, nie wiem, w pojedynkach, czy właśnie ścigając się w mistrzostwach. Masz pełną dowolność i te części tuningowe też są bardzo tanie, możesz sobie zrobić samochód tak jak ci się podoba, co jest bardzo fajne, no. Także ja naprawdę lubię sobie powracać do tej gry. No jeśli chodzi o rozgrywkę na konsoli online, no to trzeba kupić abonament, trzeba mieć Golda. Można, najlepiej opłaca się kupić na rok cały, bo wtedy najtaniej wychodzi na miesiąc. Za miesiąc, ops. Ja widzę, że to ja będę trochę skracał, bo to tak nie może być. No i masz ten abonament, ale nie musisz się przejmować cheaterami. W tej grze przynajmniej, bo nie wiem jak jest w innych. Ale tutaj cheaterów nie ma w ogóle. I grasz sobie, bez jakiegoś większego stresu. Masz normalnych przeciwników. Kilka razy udało mi się tutaj wygrać w Multiku. Ale mówię, jest bardzo ciężko, bo gracze są doświadczeni. Zyskujesz kilka cennych punktów na tablicy wyników. Drugie miejsce miałem teraz. Poszło całkiem dobrze, 15 tysięcy kredytów w kieszeni. Jej, ja zaraz będę miał ponad milion. I wtedy będę mógł naprawdę konkretny samochód kupić.
Mogłem tam pokonać jakiegoś rywala i bym dostał 10 tysięcy kredytów. Na początku pamiętam, że tych kredytów za pokonanie rywala było gdzieś około 2000. Tak, tymi samochodami naprawdę jeździ się dziwnie. Ciężko, bym powiedział nawet. I trzeba uważać, no. Często zdarza się tak, że tracimy stabilność i gdybym miał napęd tylko na tył, byłoby strasznie. Musiałbym włączyć na pewno kontrolę trakcji, która rozwala system, jeśli chodzi o trakcję po prostu. Pamiętacie, jak miałem tą sytuację z Ferrari, La Ferrari w odcinku właśnie o tym samochodzie, że gdy włączyłem sobie kontrolę trakcji, samochód zupełnie inaczej się prowadził, zupełnie inaczej jeździł. Od razu pokonywałem wszystkich, nie musiałem operować tak dużo tym gazem, co muszę robić teraz właśnie przy Arielu, chociaż też nie do końca, bo mamy tutaj napęd 4x4, więc on jak nawet dodam tutaj do końca gaz, to zobaczcie, on tymi kołami nie buksuje. On rusza, o proszę, mamy dwa samochody do zdjęcia. Co to za auto? Jeden właściwie, to jest Exige S? O kurde. Serio? To jest Exige? Ale taki jakiś inny. No dobra. Dziwne, taki jakby tym inny jest. Aha, dobra, bo to jest chyba jakaś wersja S, a ja... No dobra, nieważne. Jedźmy po prostu. Ja z NFS-ów znam po prostu Exige'a jako Exige'a, nie Exige'a S. O. Dobra, grzejmy. Trzeba ich tu pokonać. Jest, pada deszcz, Lucek źle bierze zakręty, jakoś dziwnie po swojemu, driftem, power slide'em, wszystkim czym się da, powinno się to pokonywać ładnie. Tym bardziej, że to są samochody stworzone do tego, aby jeździć z maksymalną przyczepnością. I nie starać się oczywiście wpadać w poślizg, czy tym bardziej driftować. Chciałbym wam teraz pokazać, jak operuję tym gazem. Zresztą możecie to widzieć troszeczkę na obrotomierzu. Muszę pamiętać o tych cofaniach, że mogę je wykorzystywać. W razie jakby mi coś tam nie wyszło, jakiś zakręt. Bardzo fatalnie pokonałem ten zakręt. Następny. Ktoś mnie tam z tyłu już dogania powoli, muszę uważać. A tu mogłem skrócić z kolei, aż! Dobra, cofamy. Wiem, jak zrobię. Myk. I... Proszę bardzo, poziom Lucek, yeah! Ściganie poziom... Oh shit, oh shit, oh shit! Nawet napęd 4x4 tutaj nie pomógł. Po prostu wyleciałem. Z samochodem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Próbujmy. Wow, 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 wow. Jeszcze raz. Cholera. Nie warto czasem skracać, tym bardziej jeśli jedziemy po tak śliskiej nawierzchni. Znowu to samo, no kurde. Dosłownie auto tańczy. Czyli co, nie warto skracać tutaj, może cofniemy... Aha, dobra, okej, okay. Od tej pory mogę chyba sobie myknąć, ładnie. Tak, tu są te troszeczkę wzniesienia i one sprawiają, że samochód po prostu traci przyczepność totalnie. Ja nie wiem, oni tutaj mają prawdopodobnie samochody z napędem na tył. Ja nie wiem, jak te boty tutaj jeżdżą. Chyba, nie wiem, nie mam pojęcia. Może ja powinienem docisk troszeczkę zwiększyć, jak myślicie? Nie można w tym samochodzie zmienić typu opon. I tak jak mówiłem, mało jest tutaj opcji do tuningowania, do zmiany trakcji. Okej, okay, to jest drugie okrążenie. Uwaga, uwaga. Tak mi trochę nie wyszło, bo na zakręcie odrobinkę przyhamowałem, jak już skręcałem leciutko kołami. A trzeba mieć proste koła, żeby hamować ostro. O, teraz zdecydowanie lepiej te zakręty pokonałem. Mimo to i tak trzeba uważać, bo to jeszcze nie koniec wyścigu. Dobra, poszedł!
Dalej, 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 shit. Dobra, cofamy. To mogłem zdecydowanie lepiej pokonać. Więcej przyhamować. Nie, no kurde. Auto jedzie do przodu całkowicie. Jeszcze musimy cofnąć, aż do momentu, kiedy będę mógł spokojnie tutaj przyhamować przed tym zakrętem. Dobra, myk. O tak. Znowu zakręcę. No, zakręci, zahamujesz i koniec, koniec z tobą. O! Kurde, no zobaczcie, ich w ogóle, oni są, nie wiem z czego, oni ważą milion ton, nie da się ich przesunąć, nie wiem, mają zajebistą trakcję, chyba, nie wiem skąd, denerwuje mnie takie coś, a ciebie on dotknie i już normalnie obracasz się o 300 milionów stopni. Także jest to poziom dla hardkorowych graczy, ten tryb, czy poziom nie do pokonania. Trudne to do ogarnięcia trochę. A tym bardziej bez kontroli trakcji, którą może włączę na następny wyścig. O ile nie wiem, który będę w klasyfikacji generalnej. Teraz zobaczymy. Świetnie, Lucek, driftem wszystko, driftem! Druga pozycja, ale z takim bólem, nie jestem w ogóle zadowolony z tego przejazdu. Z takim naprawdę mocnym bólem. Proszę bardzo, w Ultimie GTR gościu prowadzi, ma 44 punkty, ja mam 40. Trzeba się zatem troszeczkę postarać na następnym wyścigu. A szkoda, że nie mam teraz live'a z tej Forzy. To bym się was zapytał, czy włączyć kontrolę trakcji, czy też nie. Bardzo dużo doświadczenia zdobyłem w tym wyścigu, to za sprawą tego, że naprawdę te wszystkie pomagajki, poziom wysoki mam ustawiony, te wszystkie pomagajki mam wyłączone i to też bardzo dużo daje. Zobaczmy, co tym razem wygram w Wellspinie. Samochód, czuję to w portkach, to będzie samochód. Pff, 19 tysięcy kredytów, no sorry. Okej, dobra, zobaczmy na mapkę, ile mamy jeszcze zawodów. Tutaj coś jest. Tak, no i tutaj wypadałoby zdobyć już drugie miejsce. Tak więc jedźmy. Nie wiem jak tutaj jest, ale jeśli... Wydaje mi się, że jeśli nie ukończę tych zawodów z punktacją odpowiednią, żeby być na pierwszej pozycji, może się okazać, że będę musiał powtarzać całe zawody. Jakbym nie chciał, więc naprawdę się zastanawiam konkretnie nad włączeniem kontroli trakcji. Mimo, no, no właśnie, tutaj mamy deszcz, tak? Ale podczas deszczu, więc... Więc jest mi jeszcze bardziej trudno. Ale myślę, że jeśli teraz będzie taki wyścig, na którym pojedziemy sobie w normalnych, ładnych warunkach pogodowych, to może rzeczywiście bez tej kontroli trakcji mi się uda to zaliczyć, czy pojechać, dokończyć na drugiej, albo chociaż pozycji pierwszej. Chociaż pierwszej. Chociaż drugiej, albo po prostu pierwszej. Najlepiej by była pierwsza, bo nie wiem, który ten gościu w Ultimie będzie. Zresztą oni sobie mogą tutaj zmieniać te auta. Ja też mogę sobie zmieniać auta, gdybym miał inne jeszcze w tej kategorii. No ale zobaczymy, zobaczymy, czy będzie podczas... podczas ładnej pogody, czy raczej będzie brzydka pogoda. Weź udział w zawodach. Tutaj podejrzewam, że będzie ładna pogoda. Przeważnie jest tak, że jeden wyścig jest z brzydką pogodą, a pozostałe są z ładną. I mamy ładną pogodę, jest to wieczór. Mi się wydaje, że ja już te zawody robiłem kiedyś, tylko innymi samochodami. Oczywiście, bo ja co odcinek wybieram inny samochód. Niekoniecznie inną klasę. Jesteś tylko odrobinę w tyle za liderem. Wygraj ten wyścig, a będziesz miał jeszcze szansę wygrać całe mistrzostwa. Dokładnie. Jedziemy bez kontroli trakcji. Myślę, że powinno się udać. Start w moim Arielu jest naprawdę konkretny. Zobaczcie, że ja na tym poziomie te boty tutaj doganiam. Ojej, ojej. O kurde, teraz to bez porównania. Jadąc w deszczu, a jadąc na suchej nawierzchni w takim bolidzie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Dobra.
Jadę nawet po bezdrożach, odrobinkę tam zahaczam, a i tak udaje się auto utrzymać na drodze. Sorry, na odpowiedniej torze. I proszę bardzo, pierwsza pozycja jak na razie. Trochę źle tutaj zakręt wziąłem, ale koleś się trzyma dosłownie na moim małym spoilerku. Muszę uważać, żeby tutaj nie dać się... O, no kurde, wszystkie lampy możesz skosić, a tej akurat nie, ja! Znaczy to nie była lampa, bo to jest taki słup, do którego są przyczepione linie napięciowe. A więc gdybym go rozwalił, to by te linie musiały mieć animację, jakby się je po prostu niszczyły. No, że twórcom tego robić się nie chciało, no to nie ma tego. I nie możemy tego zniszczyć automatycznie, dobra. Wow, jest naprawdę bardzo szybko, szczególnie przy skręcaniu. Te samochody charakteryzują się niesamowitym dociskiem i bardzo niską wagą. Są prawie jak kokardy, tylko ze znacznie większą mocą. Nie wiem, czy one są w ogóle dopuszczone do ruchu ulicznego. Mają jakieś tam światełka, kierunkowskazy, nie wiem, nie jestem pewny. Ale jazda takim autem, o kurde, chciałbym tak się przejechać w ruchu ulicznym. Wyobraź sobie, jedziesz, nie wiem, na starcie w ogóle, na pasach. Stoją sobie wszyscy, a ty już jesteś 500 metrów z przodu. Jak oni dopiero rozgrzewają bieg. To by było naprawdę ciekawe. O kurde, tu już koniec jest. Mogłem użyć tam w pewnym momencie cofania. O, ja pierdził, ale mnie wziął skubany. O tak, jechał w moim tunelu, cholerny dziad. I spróbuję jeszcze na wariata. O, od początku. Dobra, teraz jak mi coś nie... Mam szansę to wygrać. Bardzo trudno mi będzie, ale mam szansę to wygrać. Myślę, że nie ma potrzeby włączać tutaj kontroli trakcji. Więc spróbuję. Dobra. Wypadłem, komuś odpadł spoiler, zderzak, nie wiem. To nie ma zderzaków, są spoilery tylko i wyłącznie. Okej. Okay. O! Już czułem nóż na gardle. O, teraz ścina, nauczył się ode mnie, skubaniec. Ale się spychają. Kurde, jakie przyspieszenia. Sprzeciwka, skubańce. Driftem. dawaj tunel, gnoju. Zajebiście wyleciałem. Ach. Nie dać się wyprzedzić. Cholera, ale mają buta, no to jest niesamowite. Wyjazd. Wow, wow. Rzuca. Dobra, tutaj chyba było w miarę stabilnie. Jadę, muszę ich wziąć po prawej. Aaaa, znowu rzucę! Ten zjazd jest cholerny! Ale kurde, nie mogę go opanować! Dobra. Wow! Znowu hamowanie ze skręconymi kołami, szlak! Dobra, tu powinno być okej. Ale tu się nie da inaczej hamować! Tak, tunel, nie pobocze, tunel! Dobrze. Chodź tu. Dawaj, lucek. W tunelu za gnojem, tak, hamujemy. Jak on bierze te zakręty, no lepiej ode mnie. Kurde! O kurde, no cofaj, jak nie mogę cofać? No czemu?
Od początku. O kurde, tu nie, przez całą metę nie można cofać, to jest dziwne. Ale mnie kusi, żeby włączyć tą kontrolę. Stabilności. Kurde, 10% zabiera. Nie no, muszę to przejść tak, no jest możliwość, jest opcja. W pewnym momencie jeszcze się tam gubię, więc teraz mi pomoże troszeczkę znajomość trasy. Ja na pewno start mam lepszy. I trzeba to wykorzystać. Jaki wyścig. To jest szalone, kurde, naprawdę. What the fuck? Rzuca! To są sekundy, no nie ogarniesz. Ja muszę tam już wcześniej pobocze zjechać tutaj, żeby minąć tego trafika. Gaz puszczamy. Okej, okay, ustabilizował się. Tamci są daleko z tyłu, jak na razie. Wow! Zauważyłem, że gdy się puszcza gaz, gdy zaczyna się z samochodem dziać coś dziwnego, on się nagle stabilizuje. Łapie przyczepność, muszę to wykorzystać. Dobra, na razie na przodzie, ale jeszcze wszystko może się zdarzyć. Tutaj tak, i tu będą te cholerne zakręty, gdzie się troszeczkę pomyliłem wcześniej. Tak! Dogonili mnie tu odrobinę, bo oni te zakręty mechanicznie już jakoś robią. Automatycznie. Na autopilocie. Ale tak nie, tak musi się starać, że tak jest człowiekiem, a nie jakimś botem, do cholery. Dobra, jeszcze żyję. Ciężko skręcić. No, gdzie zarzucasz tą dupą? Jedź! Jedź, Arielku! No, gdzie? Nie na pobocze, ściąga strasznie. Dobra. Kurde, zaraz za mną jest typ! Gdzie mnie tu wyprzedzasz? Nie możesz! Gdzie wyjazd? Nie wyprzedzisz mnie, nie ma opcji! Kurde! Kolejne 20 punktów. Kurde.